Rozstawiona z numerem pierwszym Magdalena Frank bardzo szybko porała się z mistrzynią polski juniorek Rosalią Gruszczyńską, zwyciężając 6 do 1 i 6 do 1. W ćwierćfinale na Frank czeka jednak znacznie trudniejsze zadanie, bo zmierzy się w nim z Paulą Kanią, która kilka lat temu pukała do bram czołowej setki światowego rankingu. Do najlepszej ósemki awansowały też m.in. Maja Chwalińska, Anastazja Soszyna i trenująca od niedawna pod okiem Macieja Synówki Martyna Kubka. Wszystkie trzy tenisistki wygrały swoje mecze równie ekspresowo jak turniejowa jedynka. W ćwierćfinale była się tylko jedna nierozstawiona zawodniczka, to Aleksandra Jeleń, 19-latka z Warszawy, pokonała Julię Oczachowską 6-4, 6-4. W turnieju mężczyzn także obyło się bez niespodzianek. Gładko wygrał Kamil Majszak, a w jego ślady poszli Daniel Michalski, turniejowa czwórka Michał Dębek oraz triumfator dwóch poprzednich turniejów w cyklu LOTOS PZT Polisztur Kacper Żuk. Zawody już niestety bez Dolnoślązaków. Z turniejem w drugiej rundzie pożegnali się wszyscy zawodnicy z regionu. Mateusz Terczyński z Krzyskiego Klubu Tenisowego. Wrocław uległ Maciejowi Rejskiemu 0-6, 0-6. 20-letni Juliusz Bienkiewicz z UKS-u Sport Klub Wrocław nie sprostał Pawłowi Ciasiowi, przegrywając 3-6, 2-6. Katarzyna Wysoczańska, klubowa koleżanka Bienkiewicza, uległa po walce 4-6, 2-6 Weronice Falkowskiej, a najmłodsza w stawce 15-letnia wrocowianka Zuzanna Pawlikowska postawiła się Stefanii rogozińskiej Dziklecz lecz ostatecznie przegrała 3-6, 4-6. Odpadła też... Karolina Jaśkiewicz z UKS-u Omega Smolec przegrywając z Martyną Kubką 1-6 i 0-6.